Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Oto oczywiście Hollow Knight. I jak widzicie, a może nie raczej jak widzicie, tylko jak niektórzy może właśnie z bardziej spostrzegawczych zauważyli, dzisiejszy odcinek jest nagrywany w rozdzielczości, która prawdopodobnie przy obecnej grze nie ma najmniejszego sensu. Czyli 4K. Ale cóż. No co mogę więcej powiedzieć? W końcu udało mi się zasponsorować sobie, że tak nazwę, czy tam zapewnić sobie monitor 4K, jak to tak zwał. Więc no, chociaż wiem, że to sensu ma tyle co i nic. Przy gierce takiej jak Hollow Knight, to aż po prostu się chce to sprawdzić, wiecie, skonfigurować sobie, może nagrać coś dla testów. Chociaż spodziewam się, że plik będzie ważył tyle, co po prostu kiedyś całe moje nagranie z milionem efektów i w ogóle wszystkim, co istnieje. Ale tak, byliśmy tutaj? A, dobra, to jest zwykłe przejście. Ale tak, no. Wiem, że może sensu to nie mieć. Niektórzy mogą krytykować mnie za to, że 4K tylko sobie uprzykrzam życie czy coś, ale... No mówiąc szczerze, skoro mam, to warto skorzystać. To jest pierwsza rzecz, a druga... W sumie... Kodek YouTube'a, który jest stosowany przy przetwarzaniu filmów, powinien teraz być lepszy, więc może okaże się, że uzyskacie lepszą jakość filmów. Nawet w takich grach jak Hollow Knight. Bo tam nie pamiętam konkretnie jakiego używa przy do Full HD w filmach. A jakiego przy 4K, wiem tylko, że jest dużo skuteczniejszy, lepszy i w ogóle fajniejszy. I żeby nie było to, że mówię, nie wiem, nie dotyczy bezpośrednio tego, jak to się nazywa. Tego, że nawet nie wiem, tylko nie pamiętam nazw. Wiem jednak, że w momencie, w którym na Full HD może być pełna pikselizacja, w sensie na filmie wrzuconym w maksymalnie Full HD. Tak właśnie w przypadku nadsztucznego 2K 1440p i innych rzeczy takiego typu nagranie samo w sobie nie będzie oferowało takich po prostu pikselizacji. Prawdopodobnie przez to, że właśnie zastosowany zostanie lepszy kodek i w ogóle, ale to co będę opowiadał o tym wszystkim. Skupmy się na graniu i tak, dzisiaj prawdopodobnie zwiedzimy ten nowy, kolejny punkt podróży. Fog Canyon, czy jakoś tak. To wiecie, to co też ostatnio udało mi się odnaleźć, ale niekoniecznie jeszcze zwiedzić, bo stwierdziłem, że chcę najpierw tutaj. Co? Więc co, bez zbędnego gadania, co my tu mamy? Dobra. Tędy będzie można iść do tego bossa i w ogóle... O, skrót co otworzyliśmy. Ciekawe. Ale dobra, mniejsza z tym. Tak, więc... Dobra. Najpierw odbierzmy sobie standardowo dodatkowe punkty życia. Jak już będziemy mieć żyćko, to oczywiście idziemy do tych górnych lokacji, które tam były zawsze. No, wiecie, ten co ostatni tam też się męczyliśmy długo z tym takim... Jakby to nazwać? No ja tam jakby mucho komarzycą, która wzywała swoje młode, przynajmniej tak mi się wydawało. I uratowaliśmy tego całego rycerzyka. No niestety, wybaczcie, nie pamiętam imienia. Chyba coś na Z. Cia, mniejsza z tym. Wybaczcie, się będę ci gadał od rzeczy i w ogóle się będzie kiepska jakoś, ale no. 32-calowa bestia. 4K to dużo, żeby mi namieszała w układzie biurkowym. W mikrofonie też i w ogóle. Więc tak, dla mnie... To nagranie jest czystym eksperymentem 100%. O, przy okazji ulepszyliśmy sobie ten journal, czyli to jest po prostu Vengefly. Mamy kolejne informacje, ponownie przypominam, jeśli chcecie, sobie możecie poczytać, zatrzymać i w ogóle. A ja na obecny moment się skupię po prostu na zwiedzaniu, eksploracji, przeżywaniu i innych takich. Dobra. Nie! Spadaj! No cóż, tak. I przy okazji jeszcze odnośnie moich ostatnio narzekań napada. Definitywnie to musi być jakiś problem chwilowy, czy coś występujący głównie w Hollow Knight'cie. A, nie, dobra, już byłem. A no tak, dobra, to jest to miejsce. No tak. W sumie, powiem wam szczerze, w takim wypadku to zwiedzanie tutaj ma jakiś sens w ogóle? Aha, super. Nie no, ma sens. Pamiętam, że to było chyba jakieś miejsce, którego ostatnio nie mogłem zwiedzić. No nie wierzę. Właśnie przez to, że tam potrzebny był taki dash albo coś
tego typu. Teraz powinno być lepiej, więc no. I tak, mniejsza z tym. Idziemy, gramy i w ogóle. Ale skupmy się po prostu na robieniu różnych głupot. I po raz kolejny przepraszam, jeśli będą jakieś kliknięcia pada czy coś, bo mówię, mikrofon jest całkowicie inaczej ustawiony. Jak zazwyczaj po prostu w takiej konfiguracji przycisków nie było słychać czy innych rzeczy, tak teraz może być słychać. I proszę, jesteś... my. Okej, okay, dobra, słyszę ten... słoika. Na serio tylko jedna wnetka. Nie, dobra, pewnie tu jest to schowane. Kto by się spodziewał? Dobra. Raz, dwa. Trzy. Dobra, fajnie, ale rzucajcie. Rzuć ta dzieciaka. Przecież w sumie dzieciaka. No, wiecie o co chodziło, więc dobra. Nie będę się może tłumaczył. Ale dawaj ta, dawaj ta. Dawaj ta. Dobra, raz, dwa. I śmierć. Oczywiście. Oczywiście, że musiałem tego zlamić. Ej, no cóż. Wiecie, gdybym nie zlamił, nie byłbym sobą. Ale dobra, mniejsza z tym. Nie przejmujmy się jakoś szczególnie. Damy radę to wszystko naprawić i w ogóle te. Okej, okay, dobra. Nie szybciej by. Aha, dobra, najszybciej będzie tędy po prostu. Jako, że otworzyliśmy przejście i w ogóle tak. I ponownie wezmę dwa zapasowe żyćka, bo w sumie bez nich ciężko mi będzie cokolwiek chyba zrobić. Tak mówiąc szczerze, co dopiero tam przetrwać i wygrać i w ogóle. Dobra, bij, zabij. I mamy informacje dodatkowe o tym czymś, to są Life Seed. I kolejne informacje, fajne historyjki i inne takie. Dobra. I tak swoją drogą muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Na pewno imponująco to wygląda. Cały Hollow Knight i w ogóle korzystanie z takiego monitora dużego. Dosłownie przesiadkę mam z zwykłej 24-calówki w rozdzielczości Full HD na właśnie 4K, dali w formacie 16:9. I wiecie, czy chyba 3840 to było na 2160? Jakoś tak, mi się wydaje, że to po prostu nawet... Nie jestem pewien, jaka była wielkość w ogóle. Pamiętam tylko, że w sumie albo to było bardzo bliskie bezpośrednio dwukrotności Full HD, albo to było dokładnie dwukrotność Full HD, więc no. Ale ta mniejsza. Nie będę może tutaj się po prostu jakoś szpanował zwykłym monitorem, który jest na obecne czasy niczym szczególnym, bo nie ukrywam, nie jest jakaś, wiecie, bestia, nie wiem, 360 Hz. Do tego nie wiadomo jakie... jakie jeszcze parametry. Nie wiem, to jest prawdopodobnie zwykły budżetowy monitor 4K. Bądź jakiegoś tam HDR-a ma, choć jeszcze nie testowałem. Przestrzeń barw tam około miliarda. Taki standardzik. Mówiąc szczerze, nie spodziewałem się, żeby to było nie wiadomo co, ale na pewno przyjemniejsze od tego, co miałem. Sam w sobie, powiedzmy, aspekt tego kontrastu, czy dostatecznego, czy dynamicznego, jest powiedzmy tutaj. Powiedzmy, no, już się plączę. No. Po prostu wszystkie parametry, nawet jeśli to ma być przeciętnie, są jakoś wiele razy lepsze niż to, co mam do tej pory. No i komfort pracy na takim jednym monitorku, mogę mieć dużo więcej rzeczy niż miałem do tej pory. Dobra. I teraz tak jeszcze ostatnia sprawa. Tam słyszałem jakąś... tam wtedy wołanie o pomoc. Tutaj nic nie mogę zrobić. Tak jakby tutaj było jakieś w górę wejście, tylko... do tego zgaduję, że trzeba mieć jakiś po prostu super dash czy coś. Wiecie, w sensie, że opcje dashowania w górę. Albo jeszcze do tego z ładowaniem dasha. Albo jakieś inne głupoty jak super skoki tam, wiecie, w Orim były. I tak będę dużo przyrównywał gry do siebie. Ale no, ciężko tego uniknąć, dobra. W takim razie można powiedzieć, że odkroczyłem kolejne miejsce, ale czy na pewno w pełni? Nie, tam jeszcze coś jest chyba. Tam, poza moją lamą, to chyba tam coś jeszcze było takiego. Nie, dobra, tam nie było już nic takiego szczególnie niedostępnego ostatnio.
Więc tak, skupmy się w takim wypadku na pracy nad rzeczami, które naprawdę mają sens i przy zwiedzaniu i chodzeniu i w ogóle wszystkim. Takim normalnym, więc hej wróg, pa wróg. Zgaduję, że to się nie odnowiło. To się odnawia chyba tylko przy odpoczynku, więc nawet tam nie idę. Cześć, cześć, dobra. I teraz gdzie jest najszybsza trasa? Dobra, po prostu... Tak, musiałem zepsuć jak zwykle. Dobra, dasz tutaj? Nie, za nisko już jestem. Przy okazji zobaczymy też to miejsce, w którym bezpośrednio po raz pierwszy uciekała... Hornet, tak, ona tak się nazywała. Tak, tam w sumie domniemana ona, wiem, że to po prostu boss był. Chociaż bardziej spodziewałem się jakiegoś NPC-a. No niestety to tam bossa. Bossa, na którym miałem sporo podejść, jak na mnie. Chociaż i tak, tak już zarzucając anegdotę, to nie było bardziej problematyczne od drzewca z Dark Soulsów trójki, więc no. A i właśnie po Dark Soulsów też. Powiem szczerze, że tak, im dłużej gram w tego Hollow Knighta, tym bardziej mi się wydaje, że on jest takim właśnie trochę Dark Soulsem wśród niektórych gier tego typu. Bo gra momentami, powiem szczerze, do łatwych moim zdaniem nie należy. Nie mówię, że jest ciężka ciągle czy coś. Chociaż tak samo można powiedzieć o Dark Soulsach, że one są ciężkie momentami, bo są momenty łatwiejsze, trudniejsze i w ogóle. Ale tak, wydaje mi się, że nazwanie Hollow Knighta właśnie Dark Soulsem wśród Metroidvanii mogło być poniekąd sprawiedliwe. Chociaż też nie wiem, czy Metroidvania to jest dobre określenie na tą grę. Na pewno widać, że umiejętności decydują o tym, w jakim stopniu możemy zwiedzać świat i inne takie, więc... jak najbardziej uzasadnione moim zdaniem, ale... to, co jest, a co nie jest Metroidvanią, to nie ukrywajmy, jest w głównej mierze nadal kwestia personalna. Moim zdaniem jest to Metroidvania, to dodatkowo platformówka. Gra może nawet... w sumie dobra, nawet nie wiem, co chciałem powiedzieć, bo tak, gra może nawet trochę... i w sumie miałem pustkę w głowie, co chciałem mówić, więc no wybaczcie za to, ale tak. Dobra, jesteśmy tutaj, teraz idziemy tu, spadam w dół i będziemy zaraz na miejscu, super. Oczywiście dalej będę się flexował dashem i używał go pewnie milion razy w niepotrzebnych miejscach, przy czym będę ginął przez to. Ale mniejsza, więc tak, tak, tu, hop, hop, dash. Nie dash, jednak nie dash. Albo dobra, dash. Cześć. Dobra. I będzie zaraz eksplozja, więc dasz. Przez tą eksplozję, tak. Aha, dobra, czyli jak zacznie śmierdzić, to już śmierdzi na porządnie. I dopóki smród nie zacznie się zmniejszać, lepiej się nawet nie zbliżać, okej. O, dobra. Wpadłem gdzieś? Czy to jest dobre miejsce? Tak, dobre miejsce. Dobra. Dobra, spokojnie. Spokojnie, gwiazdny kluczu. Nie musisz tak śpieszyć ani nic. Wszyscy zrozumieją, jeśli odcinek będzie powolniejszy, spokojniejszy, delikatniejszy. Okej. Tak. Powiedziałem to właśnie wpadając w dziurę. Tam w sumie w kolce, ale wiecie, o co chodzi. A teraz... dobra, co ja tu będę komentował w takie sposoby? Dobra, gwiazdny kluczu, naprawdę musisz się trochę ogarnąć. Ale tak, no, mniejsza. Skupmy się teraz, tak. Nowa lokacja, ławeczka, inne takie sprawy. Cześć przeciwnik, pa przeciwnik. No dobra, ale może traf na przyszłość! Cii, dobra. Spokojnie, spokojnie, jeszcze żyjesz, jeszcze żyjesz. Dobra, tam jest ławeczka. Oczywiście ten przycisk, który chciałem, więc tak, tak, źle, 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 dobra. Odpoczywaj, super, na bas graj na mapie, zsiadamy. I szarż, szarż, szarż. Właśnie, dostaliśmy też jakąś nową szpinkę chyba. Tak, Baldur's Shell. Kosztuje 2 aż, uj, kiepsko, będę musiał wtedy zrezygnować z mojego szamańskiego kamienia. I jak to działa? A, podczas leczenia się dostajemy rozsłonkę. Fajne. Może być przydatne w niektórych sytuacjach, chociaż na obecny moment nie jestem w stanie powiedzieć, czy bardziej mi zależy na osłonce, czy zdobywanie większej ilości duszy, chociaż... no powiedzmy sobie szczerze, większa ilość duszy gwarantuje...
więcej używania czegokolwiek, więc te... Moim zdaniem to jest takie trochę samowystarczalne wyjaśnienie. Dobra. A teraz idziemy. Jak widzicie, dasz się przydał, nawet nie trzeba teraz na tamtego gościa czekać na podwózkę czy cokolwiek i dobra. A, jesteśmy i co my tu mamy? A no tak, nie mamy mapy. Więc idziemy. Dobra. Zaraz zdobędziemy mapę. Ale najpierw jak się coś nazywa, co pobiłem? To jest... Łoma. Trochę dziwne, Łoma. I kompletnie niegroźne jest. Dobra, to w sumie też jest... Nie. Groźne. Okej, coś z tym eksplodowało. Muszę zapamiętać, że to mi przerywa skoki, tylko odpych. Ha. Co? Co to jest? Okej, nie. Daszem przez to się nie przebije. A może tym, może tą magią całą? Ale na magię teraz niestety nie mam duszy, więc... Cokolwiek to jest, będę musiał się tym skupić. Tym zająć później. Okej, dobra. Wniosek na przyszłość. Wybuchy biją podwójne maski. I są groźne. Bardzo nawet. Więc tak, dobra. Mniejsza z tym. Szarżujemy. Stąd z powrotem szybko. Mapa. Dobra. Dobra, dasz. A może jednak nie dasz? Taki trochę sucharek. Dobra, tak i tak. I super. Nie, powiem szczerze, przyjemnie się strasznie podróżuje, jak już mam tego dasza. Całego. I oczywiście pomyliłem sterowanie, bo jakby inaczej. Okej, wniosek następny. Te wybuchy są na mnie nakierowane. Nie wiem dlaczego, ale są, więc... Moje własne ja prawie nie zabiło. Brawo. Brawo. Coś mówi, że w tym miejscu w takim wypadku chyba nie powinienem być. Nie. Nie, to są żarty. To są serio żarty. Aha. Dobra. Czyli tych dużych chyba prędzej trzeba unikać, albo wiedzieć co zrobić w sytuacji, kiedy już to leci na mnie. Bo nie ukrywam, nie wiem na razie jak tego uniknąć. Tak, dzięki gro, musiałeś mnie jeszcze tutaj bardziej ukarać. Podwójnie dzięki gro. A, ja jestem naprawdę mocno nieogar. Ale okej, na spokojnie tym razem. Widać, że gra ma problem trochę z przyjmowaniem inputu. Ale okej. Teraz na spokojnie. Żeby to przeżyć, muszę nie obrywać w głupi sposób. Tak. I unikać tych dużych. Dobra. Dobra, unikać dużych. Bić małe, zapamiętam to sobie. Nie! Wpadaj! Nie wierzę. Wiecie co? Nie mam mapy i nie mogę jej zdobyć. Więc cokolwiek jest to za lokacja, czuję, że to nie powinno mnie być. Teraz jeszcze tym bardziej, jak widzę te wszystkie meduzy. Ale okej. Skoro już tu jesteśmy, to ja się tak łatwo nie poddam. Jestem na 1 HP, pewnie zaraz padnę. No dobra, są małe meduzy, a to jest moja największa nadzieja na przeżycie. Tu jest jakieś przejście. Nie, nie. Cokolwiek tam jest, ja podziękuję. Wolę się w to nie angażować. Dobra. Wystarczająco małych udało się upolować, żeby dostać leczenie. I są jakieś kolejne informacje o nich.
Ale to później, wiecie, na razie jestem tutaj zbyt zaabsorbowany walką o przetrwanie. Okej, duża, więc jest źle. Powiem szczerze, że nawet nie szukam sekretów za bardzo w tych ścianach. Pewnie już pominąłem z miliard. A nawet nie wiem, czy chcesz szukać takie sekrety, wiecie. Kwestia tego, że no... powiedzmy sobie szczerze... jak to się nazywa? A... co to chciałem? A, no wiecie, chodzi o to, że jej łatwo zginąć, ale... mniejsza o to. Aha. Dobra. Wygląda to, że znaleźliśmy bank. Ciekawe. Dobra, witaj, kochaninki. Miałem zamiar właśnie zamknąć i biec, dopóki nie przybyłeś. Zapewniam usługi bankowe, jeśli jesteś zainteresowany. To cenie własnych drzwi jest naprawdę okropną rzecz. To jest bardzo prawdopodobne, jeśli... aha, jeśli je ze sobą nosisz. Moja skrytka jest już bardziej bezpieczna. W moich czasach jako bankier nigdy nie straciłem, chociaż chyba nie straciłem, bo to jest kobieta, ani jednego geo. Może zechcesz otworzyć konto? No oczywiście, z chęcią. Dobra. Jesteś naprawdę mądry. Jestem razem, kiedy jakaś okropna, straszna bestia będzie wyciskała z ciebie to, co najlepsze. Będziesz się cieszył, że twoje geo są bezpieczne w mojej skarbcu, czy tam skrytce. Okej, dobra, czyli po prostu ona przechowuje nam pieniądze. A teraz zajmijmy się bankowaniem. 4,5 można maksymalnie i widzę 50 tutaj wpłacę. Okej, dobra, wiecie co? Płacę tak z 550. Resztę zostawię ze sobą, bo wiecie, tutaj widziałem znak tego całego, jak to się nazywa. Żegnaj więc. Zachowaj ostrożność, tam bądź bezpieczny. Jak widziałem, po prostu wiecie, tutaj tego całego staga, więc... tak, po prostu powiedzmy, że na obecny moment chcę mieć chociaż resztki. A, stag był tutaj, nawet ciekawe. Wiecie, żeby ewentualnie zamówić sobie coś. O, Quirrell znowu. No. Czy to nie jest to coś interesującego, czy coś ciekawego? Nie spodziewałem się tak wielkiej stacji stagów po tym zamglonym zejściu. Robaki Hollow Nest musiały być naprawdę imponujące. Budować takie wielkie struktury tak głęboko w tę dzicz. Wygląda na to, że niebezpieczne stworzenie jeszcze nie dotarły w to miejsce. To jest idealne miejsce do szybkiego odpoczynku. Okej. Czy potrafisz sobie wyobrazić to miejsce w jego czasach? Hordy robaków podróżujących przez królestwo. Dzwonki stagów dzwoniące. Stacja pełna aktywności i życia. Teraz tylko tacy jak my wiedzą, że ona istnieje. Coś wyjątkowego, tak mi się wydaje. Podziwiać takie widoki, nawet w ich rozpadku, czy rozkładzie. Okej, dobra. Co to jest? Ja to chcę. Dajcie mi to, ja to chcę. A. Dobra. Cokolwiek to jest, ja tego nie dostanę teraz. Znowu potrzeba jakiejś umiejętności super skoków, albo nie wiem czego jeszcze. A mniejsza z tym póki co. Ławeczka. Pierwsze co oczywiście zrobię. Nie strzelaj tym, a drugie. Geoda. 120, okej, dobra, mogłem odłożyć więcej w sumie. Ale mniejsza z tym, już odłożyłem ile odłożyłem, nie chcę mi się tam wracać, więc tak. Dzyń, dzyń. Cześć, pogadajmy sobie z nim. Otworzyłeś kilka stacji. Czyż nie? Bardzo się cieszę z możliwości, by znowu podróżować przez królestwo. Jak w momencie, kiedy podróżuję przez te wszystkie miejsca, czuję, że wspomnienia do mnie wracają. Aha. Tak jakby
Stagways, czyli można powiedzieć stagowe metro, w mojej umyśle też zaczynało ponownie biec. Aha. Kontynuuj otwieranie stacji i będziesz miał moją największą wdzięczność. Okej. Czyli... wspomnienia wracają. Miło widzieć, że nie tylko my korzystamy z tego, że no, stacje są otwierane. W ogóle fajnie by było zobaczyć kiedyś może właśnie... powiedzmy, że... nie tylko my jedni korzystamy z tego wszystkiego, tylko wiecie, udało się potwierdzić dużo, nie wiem, odkryć jakieś sekrety czy coś. I po prostu widzieć też NPC-ów, że właśnie w różnych miejscach można spotkać różnych ludzi, nawet z tej wioski podstawowej, na zasadzie wiecie, tą Izoldę całą. Chociażby kogo tam jeszcze... można było spotkać... no wiecie, tego Elderbuga i... kolejna lokacja, Fungal Wastes. Jakieś tam powiedzmy grzybicze odpady, czy grzybowe resztki, coś tego typu. Okej, okay. I widać już, że tutaj też atakują smrodem. No cóż, dobra. Ciekawe, bardzo ciekawe. Dobra, wybaczcie chwilę przerwę, ale tak, jesteś na lokacji, nie pamiętam co mówiłem, bo zajęli mi tak 15 minut życia, ale domownicy. Ale patrzcie, są karteczki. O, dobra. Nie, 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 spadaj. Dobra, wiecie co, ten spadek chyba jest jednak ci dobry, bo tutaj słychać tego naszego od map. Ponownie. O, mój niski przyjacielu. Złapałeś mnie w perfekcyjnym momencie. Już prawie skończyłem te noxious, to chyba było jakiś rodzaj trucizny, toksyny czy coś takiego. Może albo jakiegoś smrodu, nieważne, ale ogólnie te jaskinie. Są tu bardzo terytorialne gatunki. Radzę unikać ich, jeśli to tylko możliwe. Jeszcze niżej, w głębinach jakieś dziwne, wiem, to chyba były smukłe albo wysokie, nie jestem pewien, ale ogólnie kreatury dały mi, trochę mi przestraszyły. A wyglądali na inteligentnych. Aha. W moich dziecięcych latach, czy w moich wcześniejszych latach przebieżałem te jaskinie i w ogóle, ale teraz obawiam się, że moja dojrzała postura nie da rady po prostu ich wyprzedzić, jeśli by stali się agresywni. A, czyli ogólnie to strzega, że tam coś jest, ale są inteligentni. Okej, okay, kupić mapę? Oczywiście, że kupić mapę. I co my tu mamy? Okej, okay, duże co to? No dobra. I w ogóle patrz, jakie fajne. Nie wiem, jak to ma mi pomóc z podróżowaniem. Chociaż dobra, podejrzewam, że jest jedna rzecz, która może to pomóc. Dokładnie tak jak myślałem. Czyli można sobie pójść dalej dzięki temu. Tylko... a, dobra, tam chyba to bardzo nie będzie niczego, co możemy zwiedzić według tej mapy. Więc pójdźmy tędy, już od razu. I zobaczmy, co my tutaj będziemy mieć. Poza tym, że na pewno widać tą skałkę na Geo. To chyba niczego takiego szczególnego tu nie ma. Ale dobra. Okej, czyli jakieś po prostu grzyby, które idą przed siebie. Okej. I wiecie co w sumie? Powiem wam szczerze, chciałem po prostu zwiedzać tę lokację w ogóle, ale nie wiem, czy nie lepiej byłoby też, powiedzmy, zawrócić... a, może warto byłoby zawrócić, wiecie, pozwiedzać dokładniej wcześniejsze lokacje. Czytajcie, pierwszą w ogóle z gry, skoro teraz mamy dostęp do takich rzeczy jak Dash. Chociaż, czy ja wiem, wiecie co, fajnie by było pozwiedzać ich w ogóle, ale... okej, okay, jakiś wybuchowy. Aha, czyli też taki wielowybuch z niego. Okej, okay. Na 2 centy. Może fajnie by było, tylko z drugiej strony zastanawiam się, czy wracać z powodu dosłownie jednej umiejki ma jakiś sens? Czy lepiej byłoby, wiecie, poczekać dłużej, pozwiedzać później, jeszcze zobaczyć na razie więcej różności czy coś. Dobra, ale mniejsza. Wygląda, że tędy nie przejdę. Czyli co, jednak górą?
Ja powiem szczerze, to jest dla mnie takie też trochę tajemnicze i niezrozumiałe, gdzie tak właściwie w takim wypadku mam iść. Bo tutaj widzicie? No nie przejdę. A tu też jest zablokowane. Więc cokolwiek tutaj jest, odkryłem to kiedy indziej, w jakiś inny sposób. Ale dobra, póki co się nie przejmujmy. Naprawdę skupmy się na tym, co jest istotne, czyli tak, tutaj. I skoro tam nie mogę wleźć, to chyba naprawdę powrócić do miejsca, w którym oryginalnie chciałem się znaleźć. A jeśli tutaj też nic nie znajdę na tej ścieżce, to chyba oznacza, że poszliśmy w złe miejsce. Nie tam, gdzie trzeba teraz iść w ogóle. Dobra. Nie! Spadaj! Jełopie jeden! Niemyty. Dobra. Okej. Tak, super. Oj, i znowu on, oczywiście, musiałem wpaść w jego gazy. Bo jakby inaczej, i według tego, co... Według tego, co za daleko też nie zajdziemy. Ale cóż, nawet jeśli za daleko nie zajdziemy, to warto tutaj pozwiedzać, wiecie. W sumie o tym jest ta gra, o zwiedzaniu. Przy czym nie ukrywam, trochę mi to, można powiedzieć, nawet niepokoi, że w sumie nie mamy w żaden sposób przez grę powiedziane, co teraz. Wszystko, co do tej pory robiłem, po prostu wiecie, to było tak na zasadzie eksploracji. Co, żeby nie było i żeby nie zabrzmiało źle, jest dla mnie super, że to jest gra, która nie prowadzi za rączkę. I w sumie, dobra, coś jest nie tak ze sterowaniem albo spadłem. Obstawiam, że coś jest nie tak ze sterowaniem. Ale wracając, żeby nie było dla mnie naprawdę, no, że w sumie nie prowadzi za tą rączkę. Zresztą za tę rączkę. Tak, tam byłoby chyba to prawdziwym albo za tę. Nie, mniejsza o poprawność językową teraz. To jest naprawdę przyjemną i miłą odmianą po rozgrywce w Oriego, gdzie sam to, jak zapewne dobrze pamiętacie, to w sumie ta gra to była bardziej w zasadzie symulator. Dobra, zrobiłeś A, to teraz musisz pójść tam, żeby zrobić B. I umarłem, oczywiście. Bo jakby inaczej. Oczywiście. Musiałem po prostu umrzeć. Co jednocześnie mówi jedną rzecz. Raczej nie ma sensu tam iść w to miejsce. Cokolwiek tam jest, raczej póki co jest poza naszym zasięgiem. Bo te grzyby... Wydaje mi się, że będę musiał zrobić jakąś odporność na wybuchy, zanim tam będę mógł spokojnie poleść i porobić cokolwiek, więc nie ma co się tym teraz przejmować jakoś szczególnie. O proszę, ktoś tutaj na mnie czeka. Dobra, fajnie, fajnie, że tak szybko. Ale też trochę to niepokojące w tym miejscu. Wiecie, zawsze jak to całe... te całe pozostałości poprzedniego życia są po prostu wcześniej, to zawsze jest to dla mnie trochę niepokojące. I przy okazji jesteśmy też w tym miejscu, w którym według wskaźników nie powinienem móc nic zrobić, a według tego, co widzę, to chyba mogę coś tutaj osiągnąć. Ale mniejsza. Zaraz się sprawdzi, zaraz się zobaczy w ogóle. I co? Chyba już zaczynam rozumieć. Że dobra, mapa to są czyste kontury, a nie dopracowane. Okej. Informacja o tym wszystkim. I tak. Jeśli pad będzie mi działał w taki dziwny sposób, co... Raczej nie ma sensu, żebym nawet próbował to przechodzić. Oczywiście. Jakby inaczej, oczywiście, musiało mi trafić. Ja powiem wam szczerze, lokacja... Co najmniej stresująca. Niepełno przejść, których nie jestem w stanie otworzyć, co... Nie ukrywam, jest dla mnie trochę niezrozumiałe, jak na to, że to jest takie... Niby są tutaj same grzyby i nic więcej, nagle na środku tego wszystkiego pojawia się jakieś przejście zablokowane. Ale dobra, mniejsza z tym. Dobra. Naprawdę mniejsza z tym. O, widzę, że nie zebrałem wszystkiego, ale... I... Gdzie? My...
Dobra. Dosyć sporo tu jest takich. Nieciekawych osobników. No cóż. Znowu zginęłem. Ale wiecie co? To, że umarłem, póki co nie będzie żadnym problemem. W tym momencie bym zakończył odcinek. Następnym na spokojnie pójdziemy, odzyskamy naszą pozostałość po sobie, czyli pieniążki. I może będziemy dalej zwiedzać tę lokację. Jeśli tylko znajdę jakiś pomysł na to. Po prostu wiecie co zrobić. Póki co jest tak nieciekawie. I w sumie będę musiał też ogarnąć, co jest nie tak z tym padem. Że czasami po prostu jakby nie wychwytuje inputów, ale to tylko tutaj, w Hollow Knight oczywiście. Ale dobra, mniejsza z tym, dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. I mam teraz też wielką prośbę do was, coś co zazwyczaj nie powtarzam, ale jeśli ktoś naprawdę dotrwał do tego momentu, obejrzał, proszę napiszcie mi, co sądzicie o tym, że stosuję tu rozdzielczość 4K, jak to wygląda? Czy waszym zdaniem to ma sens i co i jak? Bo chciałbym znać waszą opinię, żeby nie było niedługo na pewno użycie gry, w których 4K będzie miało sens, ale... No dobra, na obecnym to tyle naprawdę, więc dziękuję za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.